ostatnich latach mamy do czynienia z szeregiem zmian podatkowych uszczelniających system, czyli zwiększających wpływy budżetowe. Ale ta rewolucja fiskalna ma również jasne strony. Rząd wprowadza szereg instrumentów, które mają wspierać szeroko rozumiany rozwój gospodarczy, czyli działalność innowacyjną prowadzoną przez przedsiębiorstwa. W ramach tego systemu wsparcia są cztery główne instrumenty, które wdrażamy u naszych klientów. Po pierwsze, to ulga na działalność badawczo-rozwojową, czyli możliwość odliczenia od podatku dochodowego efektywnie 19 zł od każdych 100 wydanych na usprawnianie produktów, usług lub procesów przedsiębiorstwa. Po drugie, to możliwość zwolnienia dochodów generowanych w ramach systemu Polskiej Strefy Inwestycji. Po trzecie, to nowa ulga zwana IP Box, czyli możliwość preferencyjnego opodatkowania stawką 5% dochodów uzyskiwanych przez właścicieli praw intelektualnych, takich jak wzory użytkowe, patenty czy programy komputerowe. I po czwarte, to możliwość zoptymalizowania budżetu wynagrodzeń dla pracowników, którzy tworzą pracę. Jeżeli wdrożymy system praw autorskich, to każdy z takich pracowników będzie mógł uzyskiwać nawet 20 tysięcy złotych więcej rocznie, bez zwiększania wynagrodzeń brutto po stronie pracodawcy. Możliwe jest odpowiednie ustrukturyzowanie i usystematyzowanie tych czterech instrumentów. Jeżeli to się zrobi, to będzie możliwe wygenerowanie naprawdę dużych korzyści podatkowych w sposób całkowicie bezpieczny.